Jak zapewne pamiętacie, nie wszystkie ułamki zwyczajne dają się przedstawić w skończonej postaci dziesiętnej. A można by wręcz powiedzieć, że w pewnym sensie większość z nich nie daje się przedstawić w postaci skończonej, ale w postaci tak zwanego ułamka okresowego. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, powiedzmy, że mamy pewną grupę cyfr, na przykład taką, i ta grupa cyfr powtarza nam się i ten ułamek się tak ciągnie, ciągnie tutaj w prawo bez końca. No i to zwykle oznaczamy w ten sposób, że bierzemy tę powtarzającą się grupę cyfr w nawias i to nam reprezentuje taki nieskończony okresowy ułamek dziesiętny. No właśnie, jaki to jest ułamek? 04008 i to nam się powtarza. No i mówimy, że to jest tak, w nieskończoność się nam powtarza. No ale właściwie, co to miałoby znaczyć? I teraz zachęcam, żeby przerwać oglądanie tego filmu i spróbować zinterpretować właśnie ten okresowy ułamek jako sumę pewnego szeregu geometrycznego. No dobrze, więc spróbujmy zrozumieć ten taki nieskończony ułamek jako sumę pewnego szeregu geometrycznego. No właśnie, czyli jak można by to spróbować sobie wyobrazić? No po pierwsze tak, najpierw mamy liczbę 04008, 4008 dziesięciotysięcznych, prawda? No potem następna grupa, czyli to jest jakby, prawda, mamy tutaj tę grupę, no to mamy to. No teraz nam została liczba, która jest, potem mamy 4 zera, i potem idzie nam to, czyli można powiedzieć, że to jest 4008 dziesięciotysięcznych plus 4008, no następna nazwa, to by było chyba 100 milionowych, prawda? To by było to, tak, tu, plus, no kolejna grupa cyfr. Kolejne 408, no to znowuż musimy wstawić tym razem 4 zera tu, potem jeszcze 4 zera, raz, dwa, trzy, 4 zera tu i 4008, prawda? I teraz to, co jest tu, to jest właśnie to. No plus następny, no to jeszcze może napiszmy, 0, potem jest co? 12 zer, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 i 4, 0, 0, 8. I to by było, powiedzmy, ten fragmencik dodany. No, oczywiście ta procedura się nie kończy, czyli tu mamy te kropki i tak dalej. No i teraz zobaczmy, czy przypadkiem nie jest to pewien szereg geometryczny. Otóż tak, no mamy pierwszy wyraz, teraz czym się różni drugi wyraz od pierwszego? Ano tym, że ma 4 zera na początku i potem następuje ta sama cyfra, czyli stąd dotąd, no to co, to musimy pomnożyć przez, podzielić przez 10 tysięcy, to znaczy pomnożyć przez jedną dziesięciotysięczną, czyli razy 0, 0, 0, 0, 1. No i co, jak się ma teraz trzeci wyraz do drugiego? No znowuż dopisane zostały 4 zera. No dopisywanie 4 zer z przodu to jest pomnożenie przez znowuż jedną dziesięciotysięczną. No i tak dalej. Czyli widzimy teraz, że tutaj otrzymaliśmy pewien szereg geometryczny. To może zapiszmy go w takiej postaci, że to by była suma. Właśnie, jaki jest iloraz? Iloraz tego szeregu jest 1 dziesięciotysięczna, czyli 10 do minus czwartej, a pierwszy wyraz jest tutaj, czyli tak, pierwszy wyraz 0, 4, 0, 0, 8 razy iloraz, czyli 10 do minus czwartej do potęgi k tej i suma byłaby od k równego 0 do nieskończoności, tak? Czyli możemy taki ułamek okresowy rozumieć właśnie w ten sposób, no i w ten sposób właściwie go rozumiemy. I jak się przypatrzymy, jak on powstaje, no to właśnie poprzez dzielenie pisemne otrzymujemy jakby ciąg przybliżeń tego ułamka właściwego, do którego za chwilę dojdziemy i właśnie to jest jako ciąg przybliżeń, które są kolejnymi sumami, jakby tutaj ten ciąg przybliżeń to są skończone sumy takiego szeregu geometrycznego. No dobrze, czyli to jest nasz iloraz, to jest nasze Q. Czyli Q
To jest jedna dziesięciotysięczna. O. No i wiemy, że taki szereg geometryczny o ilorazie co do modułu mniejszym od 1 jest zbieżny. No i jego suma to jest jaka? Jest A1, pierwszy wyraz, podzielony przez, czyli może napiszmy, suma. Przypomnę tutaj wzór na sumę szeregu geometrycznego. Suma od k równego 0 do nieskończoności A q do k tej to jest A przez 1 minus q. No dobrze, czyli tutaj ten wyraz pierwszy to jest te 4, czyli napiszmy 0, 4, 0, 0, 8 podzielone przez 1 minus q, czyli 1 minus 1 dziesięciotysięczna. No dobrze, uprośćmy to troszeczkę, może pomnóżmy licznik i mianownik przez 10 tysięcy. No to znaczy tutaj dostaniemy 4008. No i jak tu pomnożymy przez 10 tysięcy, to tu będzie 10 tysięcy minus 1, czyli 9999. I zobaczmy teraz, że jako sumę otrzymaliśmy pewien ułamek zwykły. Teraz tak, no dobrym zwyczajem jest skracanie ułamków, czyli pisanie w postaci nieskracalnej. Tutaj 4 i 8 to jest 12, czyli obie te licznik i mianownik dzieli się przez 3, czyli może spróbujmy podzielić to przez 3, czyli na dole będą same trójki. 3, 3, 3, 3 i 4008 podzielić przez 3. No to może użyję sobie tutaj kalkulatora. 4008 to nie jest, może zakładamy, że już umiemy dzielić, ale nie bardzo jak widać. 4008 podzielić przez 3, 1336. I to jest 1336. I to już się przez 3 nie dzieli, no bo inaczej musiałoby się dzielić przez 9, prawda? A to się nie dzieli przez 9. No, powiedzmy, że natomiast ta liczba się dzieli przez 3. No, nie wiem, czy to się jest nieskracalny ułamek. Powiedzmy, że być może jest nieskracalny. Zostawmy to w takiej postaci. Czyli suma, czyli ten ułamek okresowy rozumiemy jako sumę nieskończonego szeregu geometrycznego i teraz z powrotem zwijamy go, przedstawiamy tę sumę jako ułamek zwykły. No może wykonajmy teraz jeszcze dzielenie pisemne na zakończenie, żeby się przekonać, że rzeczywiście jak będziemy wykonywać pisemne dzielenie, to otrzymamy ten ułamek okresowy. Czyli spróbujmy podzielić sobie tutaj 1336. Podzielimy pisemnie przez 3333. No to właśnie, to jest jak 0, potem mamy 13360 i to będzie 4. Może będziemy się trochę wspomagać kalkulatorem, żeby to za długo nie trwało. 4 razy 3, 3, 3, 3 równa się 13000. 13000, ile było? 332. 13332. To nam zostaje, ile tu jest, 32, 28, tak, 28 i potem jest 0, 0, czyli jeszcze raz 0 i 28 tysięcy, no to pewnie będzie 8 właśnie, zobaczmy, pojawia nam się to 4008, policzmy 8 razy 3333, 8 razy 3, 3, 3. 3, 26, 664, 26, 664 i tutaj mamy tak, 10, 6, 9 minus 6 to jest 3, 3, 1, aha, czyli zobaczmy, otrzymaliśmy 4008 i z powrotem jesteśmy w takiej sytuacji jak tutaj, czyli właśnie ta grupa cyfr, prawda, bo mamy, tutaj mamy to samo, co tu. No, otrzymaliśmy na ten sam, czyli od tej pory już nam się będzie powtarzało, czyli rzeczywiście to jest ten ułamek, czyli reprezentacja dziesiętna, właśnie ten algorytm dzielenia pisemnego prowadzi nas do takiego ułamka okresowego.
A z drugiej strony z powrotem, jeżeli ten ułamek okresowy właśnie zinterpretujemy jako sumę nieskończonego szeregu geometrycznego, dochodzimy z powrotem do wyrażenia, no, do ułamka zwykłego, prawda, który jest sumą tego szeregu.